Obie książki, o których dzisiaj będziemy rozmawiać na spotkaniu, łączy temat pamięci. I to jest na pewno ta najważniejsza ich wspólna cecha. Obie opowieści opowiadają trochę inaczej. Izbica to była pierwsza książka i w sumie ona jest pretekstem do dzisiejszego spotkania. To jest opowieść o takiej niewielkiej miejscowości, która przed wojną w 95% była żydowska. A druga książka, Las zbliża się powoli, to jest książka, w której opisuje taki proceder, który tuż po wojnie odbywał się na Podkarpaciu. Osoby, które wracały do Polski z robót z III Rzeszy, były w swoich wsiach na Podkarpaciu mordowane i rabowane z tego, co przywiozły z Niemiec, a niewiele tego było. I ja próbuję rekonstruować ten właśnie proceder w drugiej książce, ale właśnie tak jak powiedziałem, te dwie książki spaja temat pamięci, tego jak pamiętamy, co pamiętamy, czego nie pamiętamy i dlaczego nie pamiętamy takich rzeczy, a również to, w jaki sposób ta pamięć czasami jest trochę sfałszowana, trochę zmanipulowana. Myślę, że te dwie książki w jakiś sposób się uzupełniają i myślę, że warto je czytać razem. Materiałów było bardzo dużo. Materiałów było sporo. Przede wszystkim podstawą były dokumenty w różnych miejscach złożone i IPN-owskie, i nie tylko IPN-owskie, ale też relacje współczesnych mieszkańców, to co pamiętają, w jaki sposób to pamiętają. A ten rodzaj materiału też uzupełniałem jakimiś innymi opracowaniami historycznymi, artykułami prasowymi i ta moja praca wyglądała mniej więcej podobnie, jeżeli chodzi o materiały, mniej więcej podobnie w obu przypadkach, w przypadkach obu tych książek. Obie książki to reportaże literackie i to na pewno nie są książki typowo historyczne, chociaż o historycznych wydarzeniach opowiadają. To są książki w dużej mierze o współczesności i ja z takim zamiarem je pisałem, żeby dać współczesnemu czytelnikowi nie tylko wiedzę o dawnych czasach, ale też sprowokować refleksję na temat współczesności i tego na przykład, jak współcześnie pamiętamy o wydarzeniach, które opisuję. Więc tak, temat jakby historyczny jest na pierwszym planie, tak się wydaje z pozoru, ale kiedy się wczytać w temat, to są to obie książki na wskroś współczesne.